Myślę, że bardziej niebezpieczne jest teraz to, co robią z tą elektrownią wodną, bo to, tu jestem przekonany, że bez żadnych skrupułów rozwalą tą tamę i zaleją tych ludzi. To są tacy barbarzyńcy. Ukształtowanie geologiczne zdaje się takie, że jest wysoki brzeg po prawej stronie, czyli tej, do której dojdą Ukraińcy, a po lewej stronie jest brzeg niski, więc jak tą tamę wywalą, to zaleją głównie sami siebie. No ale może też będą chcieli to zrobić. Ograniczą też dopływ do wody, do tego kanału, który prowadzi na Krym. Więc to nie jest do końca bardzo dobry biznes. Marta Kubiak teraz, pani poseł. No jak to jest? Że ta kwestia była, myślę, główną teraz tematem rozmowy amerykańsko-rosyjskiej, ostatnia rozmowa telefoniczna, dlatego że to jest realna groźba wielkiego mordu na narodzie Ukrainy. Dzieje się coś niepokojącego, o ile można tak to nazwać, bo przecież wojna trwa ponad 7 miesięcy i możemy się spodziewać, że wydarzy się wszystko. W mojej ocenie bardzo niepokojące jest również to zagrożenie zniszczenia czy wysadzenia tamy w obwodzie chersońskim, tamy elektrowni wodnej. To jest też no, sprawa, która gdyby się wydarzyło, to będzie kryzys i humanitarny, i w każdym aspekcie jeden z najgorszych, jeśli chodzi o poszczególne etapy tej wojny. Więc no, mamy kilka, można powiedzieć, zagadnień, nad którymi dzisiaj możemy rozważać.